Studio Melyna i Gazeta Popołudniowa przedstawiają sprawozdanie z wielkanocnego zlotu motocyklistów w Klewkach pod Olsztynem. Prace porządkowe na pastwiskach otaczających wieś Klewki trwają nadal. Niestety nie mogliśmy Państwu, mimo naszych wcześniejszych zapewnień, przedstawić jakichkolwiek sprawozdań z inwazji motocyklistów we wsi Klewki, albowiem wszyscy reporterzy, których zamierzaliśmy wykorzystać w charakterze agentów i wkręcić ich w kręgi rockersów, zostali po świętach wielkanocnych odnalezieni przez policję, kiedy to wędrowali pijani w sztok i całkowicie pozbawieni orientacji po okolicznych polach i lasach. Pierwsze wiosenne uderzenie nastąpiło tak nagle i z tak olbrzymią, nigdy do tej pory nienotowaną liczbą motocyklistów, że policji oraz okolicznym mieszkańcom nie pozostało nic innego, jak tylko dzika, nieskoordynowana ucieczka przez okoliczne bagna i kartofliska. W trakcie inwazji rockersów słyszeć można było tylko straszliwie głośną muzykę rockową, dziko wyjące silniki oraz odgłosy, które dadzą się opisać jedynie jako prehistoryczne pieśni jaskiniowców albo, jak kto woli, straszliwe wrzaski zranionego dinozaura. Jak co roku o tej porze, motocykliści zalewają każdy kącik naszego województwa terrorem i okropnością. Szczególnie mocno odczuły to miejscowości Klewki i Trękusek znane z lądowania w ich okolicach oddziałów Talibanu, w których to miejscowościach rockersi urządzili sobie bazę wypadową na pozostałe części naszego pięknego województwa. W przeciwieństwie do roku ubiegłego, w związku z wielomiesięcznym planowaniem, udało się siłom porządkowym odnieść kilka sukcesów i zadać rockersom parę celnych ciosów. Tu prosimy o parę słów pana Józefa Głuszca, imię zmienione ze względów bezpieczeństwa, szefa miejscowej drogówki. Panie Głuszec, w tym roku udało się policji odnieść parę sukcesów w walce z plagą motocyklistów. Jak panowie to zrobili? Na podstawie zachowania motocyklistów w roku ubiegłym i obserwacji czynionych podczas ich wypraw łupieszczych udało się naszym najnowocześniejszym komputerem policyjnym zainstalowanym na komendzie miejskiej przewidzieć z prawdopodobieństwem równym 0,1% przypuszczalne trasy rockersów w roku bieżącym. Mimo sieci wielu dróg podrzędnych, gdzie uciekają z reguły motocykliści, w przypadku napotkania patrolu drogówki udało nam się poprzez celowe sabotaże na drogach doprowadzić do upadku paru motocyklistów. Dlaczego wobec tego nie udało się panom ująć ani jednego z nich? Wydaje nam się, iż rockersi są po prostu niezniszczalni. Po każdym upadku po prostu wstawali i jechali dalej. Jednemu z moich ludzi, przebranemu za pobliskiego rolnika, udało się wprawdzie poprzez odbicie w odwrotnym kierunku fal dźwiękowych wydobywających się z motocykla rockersa doprowadzić jednego z nich do zatrzymania się. Jednak w związku z tym, iż nasz pracownik stał mimo udanego zatrzymania motocykla ciągle naprzeciwko 10 tysięcy innych motocykli, również ten spory sukces nie doprowadził do zatrzymania rockersa. Jednak największy sukces odnieśli panowie już po wyjeździe rockersów z naszego województwa. Jak do tego doszło? Już długo przed inwazją motocyklistów otrzymywaliśmy informacje, że rockersi używają podczas swoich odwrotów nowo wybudowany, ciężko uzbrojony i opancerzony, pomalowany na maskujące barwy zieleni motocykl z koszem. Pojazd ten miał im służyć do zabezpieczania tylnej flanki. Ten motocykl już po wyjeździe rockersów pozostał daleko w tyle grupy motocyklistów ze względu na znaczne obciążenie go tysiącami butelek z piwem. Natychmiast wykorzystaliśmy naszą szansę. Na jednym z ostrych zakrętów przed wjazdem do miejscowości S, nazwa utajona ze względu na dobro śledztwa, udało się moim ludziom w bardzo niebezpiecznej akcji wrzucić tuż przed nadjeżdżający motocykl graniczny czworobok granitowy wyrwany z pobocza. W związku z tym, że ich żaden z pana funkcjonariuszy nie przeżył tej akcji, musi nam pan powiedzieć, co się stało. Rockersowi prowadzącemu pancerny motocykl udało się w ostatniej chwili uniknąć zderzenia z kamienną przeszkodą, jednak wózek boczny motocykla został trafiony i zniszczony. W efekcie kolizji motocykl przewrócił się na asfalt, zatrzymując się na radiowozie, który również uległ zniszczeniu. Oddziały pancerne, co w parę minut potem dotarły na miejsce akcji, znalazły tam tylko umieszczony znowu na swoim miejscu granitowy czworobok oraz parę niewyraźnych śladów w trawie. Wychodzimy z założenia, iż pancerny motocykl prowadzony był przez miejscowego herszta rockersów, który wskutek zniszczenia motocykla doprowadzony został do finansowej ruiny i w związku z tym popełnił samobójstwo. Naszym przypuszczeniom nadaje sens fakt, iż żaden z pozostałych znanych na motocykli herszta rockersów nigdy już nie pojawił się w naszej okolicy. Proszę Państwa, po dokładnym przeanalizowaniu chaosu pozostawionego na miejscu biwakowania rockersów,
można określić przypuszczalną liczbę przebywających tam motocyklistów na około 10 milionów osób. Poza tym istnieją poważne przesłanki do stwierdzenia, że na pastwiskach zostało zniszczone co najmniej 60 milionów litrów piwa oraz opróżnione 300 tysięcy sztuk butelek z mocnymi napojami alkoholowymi. Zagadką dla sił policyjnych nadal jest odnaleziony na miejscu zdarzeń mały szyld metalowy oraz kolorowa kartka z tajemniczym napisem Żywiec. Kim jest tajemniczy kwachol? Co oznaczają znaki KTM? Czy kiedykolwiek uda nam się rozwiązać te zagadki?